Cześć, z tej strony Mikołaj. Witam Was w kolejnym odcinku Flesza. No i trzeba sobie powiedzieć, że sezon naprawdę, można powiedzieć, jest już w pełni. Mamy masę ciekawych premier nowego sprzętu. Wyścigi rozgrywają się no niemal co drugi dzień, a czasami codziennie, więc też dzieje się niesamowicie dużo w samym sporcie. Do tego mamy też masę takich mniejszych nowości, które się pojawiają, wiadomo, dlatego że no właśnie zaczął się sezon i generalnie musiałem przygotować sporą selekcję, żeby te wszystkie newsy jakoś Wam fajnie przedstawić, ale myślę, że mam około 12, może 15 naprawdę gorących nowości, na które Was serdecznie zapraszam. Lecimy. Na początek myślę, że no jeden z najważniejszych rowerów w ogóle w dziedzinie cross country i maratonów, czyli no rowerów XC, czyli premiera nowego speca Epica 8 generacji. Wchodzi nowy spec do XC oraz oczywiście wersja Evo, czyli rower, który ma większe możliwości zjazdowe, rower do down country. Jest to spec Epic 8 generacji. No i wielka nowość jest taka, że nie ma tutaj już Braina. Przez lata takim flagowym rozwiązaniem, które spotykaliśmy w Epiku, był system Brain, czyli system, który jakby automatycznie, można powiedzieć, nam operował zawieszeniem, blokował bądź odblokowywał to zawieszenie. Natomiast był to system, można powiedzieć, mechaniczny. No a teraz już go nie ma. Teraz topowe wersje mają RockShoxa Flight Attendanta. To jest kolejna w ogóle premiera, o której Wam za chwileczkę powiem. A wersje tańsze mają tak dopracowaną kinematykę zawieszenia, że zdaniem speca Brain jest niepotrzebny. I powiem Wam szczerze, że może być w tym dużo prawdy, bo pamiętajcie o tym, że dobry full do XC, w ogóle dobry full, to jest taki full, który nie wymaga blokowania, żeby móc efektywnie podjeżdżać. Jeżeli zawieszenie za bardzo pompuje, to znaczy, że po prostu jego praca nie jest dobrze dopracowana pod kątem pedałowania, pod kątem efektywności pedałowania, pod kątem podjeżdżania. I trzeba sobie powiedzieć, że w nowoczesnych fullach naprawdę dzieje się dużo na tym polu i coraz więcej jest rowerów, które dobrze podjeżdżają i zwyczajnie nie wymagają blokowania. No i zdaniem producenta, czyli speca, ten nowy Epic ma być właśnie takim rowerem. Ale myślę, że powiedzmy sobie jeszcze o kilku kwestiach elementarnych. No przede wszystkim nowy Epic ma więcej skoku. Ma teraz 120 mm skoku z przodu, 120 mm skoku z tyłu, czyli jest czymś w rodzaju tego, czym wcześniej było Evo, bo wcześniej Evo miało 120-110 i generalnie zawodnicy teamu Speca używali Evo do ścigania, nie używali normalnego Epica, tylko używali właśnie Epica Evo, więc nowy Epic do XC jest takim, myślę, że rozwinięciem potrzeb zawodników, bo oni właśnie już używali tego Evo, który jest tak naprawdę bardzo podobny do tego. Oczywiście są tutaj różnice, ale tak żebyście wiedzieli, myślę, że między starym Epikiem z Brainem, a nowym Epikiem bez Braina jest ogromny przeskok, ogromna różnica. Ale między starym Epikiem Evo, a nowym Epikiem, czyli tym do XC, ta różnica jest całkiem niewielka. Takie jest moje prywatne zdanie, a myślę, że mogę tutaj dużo powiedzieć, no bo sam prywatnie jeżdżę Epikiem Evo, także to tak, takie ode mnie info. Ale oprócz tego, że powiększył się skok względem starego Epika, oprócz tego, że mamy geometrię, która jest oczywiście bardziej wypłaszczona, urósł też reach, no to są też inne zmiany. Z takich ważnych kwestii na pewno warto wspomnieć to, że jest dużo większy porządek w okablowaniu, dlatego że teraz kable wchodzą przez stery do ramy, także mamy tutaj pełną integrację prowadzenia okablowania. Zwróćcie uwagę na to zdjęcie, myślę, że fajnie tutaj to widać. Jest dużo większy porządek dzięki temu i po prostu rower będzie ładnie wyglądał. Zaraz spojrzę, czy jest gdzieś takie zdjęcie, gdzie to lepiej widać. No tu jest akurat Evo. O, tutaj myślę, że to całkiem fajnie widać. Także no okablowanie zintegrowane, biegnące przez stery. Dodatkowo schowek słod w ramie. To jest kolejna ciekawostka. Patrzcie, jestem nieprzygotowany, bo nie wiem, jak te zdjęcia są poukładane po kolei, ale zaraz Wam to gdzieś pokażę. Przepraszam, że tak to trwa. O, zwróćcie uwagę. Kolejna nowość to właśnie schowek w ramie na najpotrzebniejsze rzeczy, czyli jakieś tam pompka na naboje, kołki do opon, jakiś multitool tego typu rzeczy, więc tak naprawdę to jak powiedziałem, więcej skoku, brak Braina, nowa geometria, schowek w ramie, prowadzenie przewodów, lekkie odchudzenie ramy i tak naprawdę to jest tyle i myślę, że ci, którzy już jeździli właśnie na specu Evo, to nie poczują tej zmiany na nowego Epika tak bardzo, ale ci, którzy jeździli na starym Epiku z Brainem, a teraz na tego nowego Epika przejdą, no to poczują różnicę, bo jest ona ogromna. Ciekawostka, jeżeli chodzi o Epika Evo, to jest to, że to jest dokładnie ta sama rama. Ona się różni tylko tym, że
że ma wydzielać 130, a nie 120 skoku. I jeszcze jedna bardzo ważna sprawa, o tym mówiłem gdzieś tam na wstępie. Topowe wersje mają oczywiście Rock Shock Flight Attendant, czyli zawieszenie sterowane automatycznie, elektronicznie. Natomiast wersje tańsze mają oczywiście dampery, no klasyczne, i są one trzypozycyjne. Mamy oczywiście pełną blokadę, mamy też pozycję otwartą i mamy pozycję pośrednią. I teraz zdaniem speca, ta pozycja pośrednia, ona chyba się nazywa Magic Middle, taki sobie wymyślili marketingowy slogan. Ona jest tak dopracowana, że na niej będziecie spędzać, zdaniem producenta, 80% czasu na rowerze. Efektywność pedałowania jest podobno bardzo, bardzo dobra właśnie w tej pozycji, a możliwości pracy też dostatecznie dobre, żeby właśnie nie chcieć włączać pozycji odblokowanej. Są manetki do tego na kierownicy, to też jest istotne, bo amerykański rynek tego nie lubi, więc można byłoby się spodziewać, że spec będzie miał brak manetki na kierownicy, będzie blokada z ręki tutaj pod ramą. Natomiast z tego, co czytałem w tym artykule, mają być manetki na kierownicy, więc fajny rower. Chociaż tak jak powiedziałem, ludzie, którzy używali Epica, poczują przeskok, a myślę, że ci, którzy używali Evo i teraz sobie chcą kupić Epica, to tego przeskoku aż tak bardzo nie poczują. Ale nie będę o tym teraz więcej mówił. Myślę, że powiedziałem już bardzo dużo. Przechodzę dalej. Kolejny news to jest też rower ikona, tak? Bo o ile Epic to jest ikona w ściganiu do XC, o tyle Giant TCR to jest ikona, jeżeli chodzi o wyścigowe rowery szosowe. To jest 10. generacja TCR-a, także zwróćcie uwagę, że to już razy ten model pojawiał się jako nowość. TCR w Giancie, jak pewnie wiecie, to jest model lekki. To jest rower, który ma się świetnie wspinać, ma być takim rowerem, który jest też najbardziej uniwersalny, tak? Bo o ile Propel, no to jest szosa aero, Propel jest dobry na płaskie etapy, na etapy, gdzie dużo jedziemy samotnie, gdzie pracujemy na czele peletonu, gdzie może uciekamy w ucieczce, na jakieś końcówki sprinterskie. Bardziej aero, ale oczywiście cięższy i mniej komfortowy. No a TCR ma być rowerem, który przede wszystkim świetnie się wspina, ale też jest dużo bardziej uniwersalny, dużo bardziej wygodny niż Propel. No oczywiście jest w kolekcji szosówek jeszcze DeFi, czyli rower Endurance, no, ale w ściganiu umówmy się, że będziemy myśleli tylko o Propelu i o TCR-ze. I myślę, że w ogóle warto powiedzieć tak o historii odrobinkę, bo TCR to jest ciekawy rower, który, nie wiem czy kojarzycie, to jest chyba jego pierwsza generacja, to właśnie na zdjęciu, które mam dla Was przygotowane. To jest rower, który jako pierwszy wprowadził do rowerów szosowych geometrię kompaktową. No, jak pewnie wiecie, kiedyś rowery szosowe były dosłownie no, mega wysokie, miały absolutnie poziomą górną rurę. Nieraz nawet było tak, że ta górna rura, ona opadała od jakby siodła w dół, w sensie te ramy były tak ogromne, a TCR to była pierwsza szosa, która wprowadziła geometrię kompaktową, czyli taką, gdzie jest ten sloping charakterystyczny, który właściwie dzisiaj jest na takim standardem. Mało już jest rowerów, które mają taką typową pionową rurę, jednak większość szosówek podąża za tym, że mają sloping, a to właśnie TCR był pierwszym modelem, który coś takiego wprowadził. Oczywiście wtedy to były inne czasy, to była rama aluminiowa, która dzięki temu mogła być lżejsza, a zarazem sztywniejsza, też bardziej komfortowa, bo założenie sztycy, która mocniej wystawała z takiej ramy, powodowało, że ta sztyca bardziej się gdzieś tam uginała, bardziej pracowała, więc jakby wtedy to była rewolucja, która niosła za sobą szereg ciekawych zmian, włącznie z tym, że też można było produkować mniej rozmiarów ramy, tak? No bo tak trochę to działa, że kiedy rama jest bardzo duża, bardzo wysoka, to dosłownie co, nie wiem, 2 cm, czy to centymetr, czy może kiedyś, może nie, no co 2, potrzebny był rozmiar ramy, a przy takim kompakcie, przy takiej geometrii ze slopingiem, więcej można wyregulować sztycą i mostkiem. No i właśnie to TCR był pierwszym rowerem, który coś takiego wprowadził, więc to na pewno jest w ogóle ciekawy model od tej strony patrząc. Natomiast nowy TCR, można powiedzieć, że to nie są jakieś ogromne zmiany, tak? Bo rower jest 38 gramów lżejszy jako total, tak? Czyli mówimy o ramie, o całym zestawie, czyli rama, widelec i hardware, typu tam jakiś, nie wiem, zacisk, haki, takie rzeczy, malowanie oczywiście, więc jest odrobinkę lżejszy. Jest też usprawniony aerodynamicznie, dokładnie to są chyba 4 waty na zestawie. Spojrzę sobie w artykuł, bo sam go pisałem, ale już było to na tyle dawno, że nie pamiętam. Tak, mamy 4,19 wata dla całego systemu, czyli dla ramy z widelcem, kokpitem i kołami. Więc można powiedzieć, że są to minimalne zmiany. Ale to też pokazuje, jak bardzo już te rowery są wyżyłowane i dopracowane. I jak tak naprawdę ciężko jest coś jeszcze poprawić, szczególnie, że te rowery nie dość, że najpierw są
ich kształty, ich rury, jak te ramy wyglądają, to jest modelowane komputerowo. Potem są tworzone prototypy, one są badane oczywiście w tunelu aerodynamicznym. No i widać, że już tych możliwości ulepszeń no nie ma zbyt wiele, skoro to są tak niewielkie zmiany jakby in plus, czy właściwie in minus, tak, no bo lżejszy, szybszy, ale chodzi in plus dla rajdera. Więc generalnie tak, rower jest odrobinę lżejszy, odrobinę szybszy, ale z mojego punktu widzenia najważniejsze jest to, że nowy TCR ma zintegrowane prowadzenie przewodów, no bo teraz już naprawdę no, no szosówkom współczesnym nie wypada, żeby kable gdzieś wystawały z ramy. Jest to tak teraz modne i popularne, żeby całe okablowanie biegło pochowane. No i tego brakowało w TCR-ze. TCR poprzedni był świetnym rowerem, mieliśmy zresztą go na testach, ale tam rzeczywiście w okolicy główki ramy normalnie biegły na zewnątrz kable i to wyglądało kiepsko. A ten nowy TCR właśnie ma to zintegrowane i to bardzo dobrze wygląda. Uważam, że no to jest właśnie coś, czego temu rowerowi brakowało i fajnie, że to jest. Poza tym, jak zwykle w Giancie, wersje topowe mają tą zintegrowaną sztycę, taki maszt podsiodłowy, o tutaj to dobrze widać na zdjęciu, a wersje tańsze mają sztycę normalnie regulowaną w dużym zakresie. Generalnie zachęcam Was do lektury mojego artykułu na portalu Bikeword, tam więcej jakby szczegółów na temat tej konstrukcji przygotowałem. Dodatkowo jeszcze przy okazji tej premiery są nowe mostki, nowe kierownice, nowe koła. Wszystko bardzo lekkie. Zwróćcie uwagę, stożki 40 mm, 1249 gramów. No naprawdę, no to jest niesamowite, jakie są te możliwości. A tak z mojego punktu widzenia, bo to też ważne, żeby o tym powiedzieć. Rama schudła więcej niż to, co podałem na totalu, ale z kolei widelec jest trochę cięższy, bo jest bardziej opływowy. I to jest też ważne, żeby jakby to, o tym powiedzieć, że Giant nie dąży za wszelką cenę do odchudzenia maksymalnego tej ramy, ale jakby usprawnieniu jej na wielu polach, tak żeby finalnie zaoferować jak najlepszy wynik, powiedzmy. I też o tym tutaj właśnie piszę w artykule, ale to z mojego punktu widzenia jeszcze jest ważne. To technologia produkcji. Pamiętam, że ostatnio, jak pisałem artykuł o premierze poprzedniej generacji, Giant się bardzo chwalił, że teraz tną te płaty karbonu, które są używane do produkcji ramy za pomocą lasera. I to była rewolucyjna dla nich technologia, która sprawiała, że te płaty są bardziej precyzyjnie docięte, można ich użyć mniej, jakby mniej warstw karbonu do produkcji ramy. A teraz jest zmiana, czyli zwróćcie uwagę, jak oni mocno pracują nad tymi technologiami, żeby ten najwyższy model był jak najbardziej dopracowany, bo teraz tną to ostrzem na zimno. Tak wyczytałem w materiałach producenta. Dodatkowo mają też swój kompozyt, który tkają w swojej fabryce. Także no, chcę Wam powiedzieć, że parę lat temu, jak była premiera poprzedniej generacji, to chwalili się, że coś jest super nowego, innowacyjnego i pozwala im zrobić lżejszą ramę, bo są bardziej precyzyjne właśnie płaty karbonu i jest ich mniej. I dalej drążą temat, dalej nad tym pracują. Jest kolejna technologia, która pozwala znowu oszczędzić, no raptem no, na ramię ile tam będzie, kilkadziesiąt gramów, ale to jest niesamowite, jaki to jest kosmos, nie? Jak to się dużo jakby, jak dużo się działa na rzecz zyskania no w sumie tak niewielkich zysków, tak? No bo to nie są jakieś ogromne liczby. Idę dalej. No i to jest coś, co już jakby o tym wspomniałem przy okazji nowego speca Epica. RockShox pokazał flight attendanta do cross country. Oczywiście pewnie wiele z Was, czy wielu z Was widzów zna temat, co to jest flight attendant. To jest po prostu elektroniczne sterowanie zawieszeniem, które RockShox ma w swojej ofercie. Natomiast dotychczas była tylko opcja do dyscyplin grawitacyjnych, tak? Czyli do rowerów, powiedzmy, all mountain, enduro, tego typu. Nie było opcji do cross country. I tak w skrócie, dla tych, którzy nie wiedzą, to działa bardzo prosto. Automatycznie zawieszenie się przełącza między trzema pozycjami, między pozycją w pełni otwartą, między pozycją pośrednią i między pozycją zablokowaną. I to dzieje się na podstawie jakby tego, co sensory odczytają. Czyli jak my pedałujemy, jakie są wibracje od podłoża, jakie są uderzenia też z góry od ridera i to wszystko w super szybkim tempie po prostu dostosowuje nam pracę zawieszenia do tego, jak działa jakby otoczenie i co się dzieje na trasie. Natomiast wersja do XC, no to jest rewolucja z wielu powodów. Przede wszystkim z tego powodu, właśnie, jest też film na YouTubie mojego autorstwa na ten temat, także jeżeli macie ochotę, zachęcam Was, żebyście sobie weszli. Linka Wam zostawiam oczywiście w prawym górnym rogu Waszych monitorów. Tam dokładnie tłumaczę, co i jak. Myślę zresztą, że wielu z Was może już to widziało. Ale tak w skrócie.
Chciałem tylko powiedzieć, że wraz z premierą wersji do XC mamy bardzo ciekawą nową funkcję. Funkcję, która nazywa się Adaptive Ride Dynamics i to jest nowy zupełnie algorytm, który uczy się nas, uczy się tego, jakie mamy moce, jak pedałujemy, jaka jest dynamika naszych przyspieszeń, jakie są strefy naszej mocy. Wystarczy chyba pół godziny, żeby on już zaczął mniej więcej nas rozumieć, ale oczywiście im więcej kilometrów, im więcej godzin spędzonych na rowerze, tym lepiej nas zna. I oczywiście jak nasza forma rośnie albo spada, no to on też dostosowuje się do tego, jak my się zmieniamy. Natomiast to jest coś, co jakby dodatkowo jeszcze bierze pod uwagę właśnie nasz wysiłek. I to, jak przyspieszamy, tak? Czy przyspieszamy stojąc w korbach, czy na siedząco, on się po prostu tego uczy. I to też jakby jest kolejne źródło danych, które steruje tym zawieszeniem. Więc to jest taka ciekawostka. Myślę, że nie będę zgłębiał tego tematu, bo mówię o tym akurat jest cały film, który dla Was nagrałem, pewnie trwa z kwadrans, gdzie tłumaczę dokładnie, co i jak z flight attendantem. Natomiast jest to bardzo, no bardzo ciekawy temat i myślę, że pokazujący właśnie, dokąd zmierza współczesne cross country. Akurat było sporo komentarzy też pod filmem, że ludzie tak się trochę widzę, że obawiają tego, że wszędzie ta elektronika, wszędzie te baterie. I to jest prawda. Ja sam się tego trochę obawiam, bo z jednej strony lubię takie nowości, tak? Takie nowinki to jest coś, no, wchodzisz na rower i widzisz, że możesz naprawdę oddać się trasie. Trasy współczesne, cross country i w ogóle myślę, że każdy, kto lubi sobie pojeździć po górach czy po trudnych jakichś ścieżkach, no to docenia najbardziej trudne szlaki. Najbardziej się bawi na szlakach, które albo są bardzo wymagające, albo są takie, gdzie jest masa flow i można sobie poskakać. I tak naprawdę, no, najwięcej chcemy wyciągnąć z samej jazdy, a niekoniecznie z tego myślenia, czy blokować, czy pozycja pośrednia, czy odblokowane zawieszenie. No, chcemy jakby, żeby jak najwięcej rzeczy działo się łatwo. Tak samo jak można by powiedzieć, że hamulce tarczowe to jest małe, jakieś tam złe udoskonalenie, bo mechaniczne hamulce są prostsze w konstrukcji i w sumie co? I w sumie też hamują, no ale one tak daleko jakby zabierały nam jakość jazdy, że taka tarczówka to jest rewolucja. Powiedzmy, opona bezlędkowa to jest rewolucja. Duże koło to jest rewolucja. To może nie jest rewolucja, ale to jest kolejny klocek taki, który sprawia, że no, rower jeszcze lepiej może jeździć i jakby my musimy się mniej angażować w to, tak? Czyli to może trochę z tymi hamulcami przesadziłem, ale chodziło mi o to, że kiedyś, jak były powiedzmy V-breaki, to trzeba było planować hamowanie, tak? Bo trzeba było wziąć pod uwagę, że ten rower nie hamuje. Teraz możemy hamować w ostatniej chwili. Mamy hamulce często czteroczłoczkowe w rowerach górskich, które mają mega moc. Mamy dobre opony, które mają do tego jeszcze odpowiednią szerokość, na szerokiej obręczy. To wszystko inaczej hamuje, te rowery się zmieniły. I tak samo trochę jest z zawieszeniem, tak? To oczywiście mówię, to porównanie może jest bardzo rozstrzelone, ale chodziło mi o to, żebyście się nie martwili, że rider w przyszłości będzie tylko pedałował, bo od tego jest Zwift i zawody jest Zwift, chociaż tam też jest taktyka, o czym może nie wiecie, bo różne aplikacje różnie liczą moment, kiedy liczy się moc, kiedy się nie liczy, czy pedałować na skrzyżowaniu, czy nie pedałować na skrzyżowaniu, w sensie na zakrętach, to też są ważne tematy, ale to może trochę odbiegłem. Bardziej chodzi mi o to, że ja bym się nie martwił, bo taki był gdzieś komentarz, że kolarze muszą tylko pedałować i właściwie jest wyścig tylko kto ma lepsze waty na kilogram. No nie, tutaj jest tak dużo się dzieje na trasach cross country, że myślę, że taki flight attendant to nic nie wprowadza jakby złego, a wręcz przeciwnie, no tutaj Rockshox podaje, że zysk czasowy, jaki osiągali testujący go rajderzy, to było 1,8%. 1,8% to był średni zysk, jakby tyle szybciej jeździli kolarze, mając to na swoich rowerach, czyli przy półtora godziny wyścigu XC to jest ponad 1,5 minuty zysku. No to jest niesamowite, to jest bardzo dużo, jakby przy tym, jak już jest poziom wyżyłowany, więc to jest, no myślę, że wydaje, że duża zmiana. Ja jestem bardzo ciekawy, jak to jeździ. Oczywiście nie miałem jeszcze okazji, ale myślę, że jest to jakaś rewolucja jednak. Aha, a co do tego martwienia się jeszcze. No to okej, no ja też mam dwa rowery górskie. Jeden to jest bardzo prosty hardtail, gdzie nie ma praktycznie nic, tylko jest przerzutka Access, więc tylko to muszę ładować. Powiedzmy w szosie czy w gravelu mam w ogóle mechaniczny osprzęt, ale wiem, że taki rower, który ma wszystko takie, no to czujesz w terenie, że po prostu gdzieś tam jest znowu te parę procent lepszy. Mniejsza o to, przechodzimy dalej. Bo to jest też taka ciekawostka, że przy okazji premiery Attendanta jest pokazana lista rowerów, które są z tym kompatybilne. Zresztą ta lista jest na portalu Bikewars w moim artykule. Ale jako ciekawostka, tylko wam powiem to, bo tu jest ta lista akurat. Wziąłem sobie artykuł z innego portalu, że na tej liście nie ma Scotta Sparka,
który z kolei jest rowerem, o którym przecież wam mówiłem bardzo dawno temu, na którym Nino Schurter wygrał Puchar Świata w Anzengheide i przecież brał udział bardzo mocno w testowaniu tego systemu, jakby w jego rozwoju. Więc rower, na którym to było używane, na którym to było testowane, który służy teraz SRAM-owi do chwalenia się całym tematem, nie jest jakby kompatybilny z tym. Być może jest jakaś kwestia po prostu, że rama może być uszkodzona i na potrzeby roweru Schurtera są jakieś zmiany konstrukcyjne wprowadzone niewielkie. To tylko taka ciekawostka, o tym właśnie hiszpański portal wspomniał. Ja o tym nawet nie pomyślałem wcześniej, jak pisałem sam ten artykuł. Dobra, przechodzę dalej. I to jest ciekawa rzecz. To jest taki news, który mi się jakby. Właśnie, tylko żebyście wiedzieli, jaka jest struktura dzisiaj. Było kilka typowych newsów sprzętowych. Teraz przechodzę do sportu i tego, co się z tym wiąże, a na końcu pokażę wam kilka mniejszych jeszcze też newsów sprzętowych, bo jest ich naprawdę sporo. A tu jest ciekawa rzecz, nie wiem, czy oglądaliście wyścig Milano-Torino. Piękna ucieczka Alberto Bettiola, 30-kilometrowa solówka. I to momentami naprawdę grupa goniąca była już, no nie wiem, na 7 sekund, na 10 sekund, bardzo blisko, a on się wykazał mega, mega nogą, też zachował jakby zimną głowę i do końca po prostu jechał swoje, utrzymywał maksymalnie aerodynamiczną pozycję, no i udało się, no piękne solowe zwycięstwo, naprawdę takie wyścigi, takie końcówki ja lubię oglądać, to jest styl, który mi się bardzo podoba wygrywania, ale chciałem wam tylko pokazać jedną rzecz, bo on tutaj jest fajnie przygotowany. Ma absolutnie wszystko, co tylko możliwe aerodynamicznie. Zwróćcie uwagę, ten nowy kask POCA, o którym wam mówiłem, który wygląda jak kask do jazdy na czas, a jest kaskiem szosowym. Tak mówiłem chyba dwa flesze temu, czy trzy flesze temu o tym kasku. Kombinezon Rafy, który ma długi rękaw aerodynamiczny, rękawiczki aero, oczywiście na butach założone ochraniacze. No wszystko po prostu, wysokie stożki, wszystko podporządkowane prędkości. Ale śmieszna sprawa, tutaj jak jedzie, i to widać fajnie na tym zdjęciu, ja to teraz myszką okrążam, nie wiem, czy to widzicie. On ma chyba tutaj papierki włożone gdzieś przy kierownicy, papierki po jedzeniu. I teraz cały ten misterny zestaw aerodynamicznych ciuchów, gadżetów, właśnie jakby traci trochę swój sens, kiedy wkładamy nagle papierek w tym miejscu, no bo to jest miejsce, które zbiera mocno wiatr, ale akurat no są takie przepisy, że nie można śmiecić, także dla kilkuset franków i bycia fair, papierki są ważone w kokpicie. Natomiast czemu o tym mówię? Bo raz, że był to fajny wyścig i fajna ucieczka i warto sobie to zobaczyć, jeżeli ktoś nie widział, ale druga sprawa, że kiedy to widziałem, to od razu mi się skojarzyło, że oni mają ciuchy Rafy. I nie wiem, czy to było wcześniej, czy później, czy to się jakoś zbiegło ze sobą w czasie, ale czytałem też artykuł na Bike Rumorze o nowych ciuchach Rafy, między innymi właśnie o koszulce Aero, która jest ich najszybszą koszulką, jaką kiedykolwiek mieli, najbardziej aerodynamiczną, zresztą testowaną w zeszłym sezonie przez kolarzy EF Education First. I tutaj jest to ciekawe. No bo pewnie to jest ten sam materiał tak naprawdę. Ten materiał, który teraz dla klientów będzie dostępny, to jest pewnie to samo, co właśnie Bettiol miał na sobie przy okazji tej ucieczki, o której wam mówiłem. I to jest fajne. Kiedy to czytałem, to mi się przypomniało, że to może was zainteresować. 7,8 W zysku, to jest średni zysk jakby na różnych prędkościach. 32, 46, 58 na godzinę. I to jest coś, o czym może często nie myślicie, ale mnie zawsze to bardzo interesuje. Zwróćcie uwagę, że ciuchy, jak się je produkuje, to kombinezony do jazdy na czas, czy właśnie takie koszulki, które mają być szybkie, one są projektowane pod jakąś prędkość. I teraz są takie firmy, które zajmują się produkcją na przykład kombinezonów czasowych. Jeżeli chcemy, nie wiem, ścigać się na czas i być tam maksymalnie uzbrojeni sprzętowo, to musimy jakby wiedzieć mniej więcej, jakie są nasze możliwości, jaka będzie nasza prędkość średnia, bo różne zestawy, różne kombinezony, różne materiały są pod różne prędkości. I teraz jest tak, że nie ma jednego uniwersalnego kombinezonu, tylko pod 50 na godzinę jest inny, pod 45 jest inny, a pod 55 na godzinę jest inny, bo materiały się różnie zachowują. To jest bardzo ciekawe. I to mi się właśnie przypomniało, kiedy czytałem sobie o tym, że to jest około 8 W zysku na różnych prędkościach, czyli jakby średni zysk. Mało tego, pamiętajcie, że te zyski się też różnią w zależności od rozmiaru. Powiedzmy, ja mam 1,94 m, ja jestem wielki, więc ta koszulka ma wielką powierzchnię. Kiedy założę jeszcze aero rękawki na przykład, to zyski dla mnie z takich aerociuchów są większe, bo większa powierzchnia jakby oszczędza waty niż u małej osoby. To jest bardzo ciekawy temat w ogóle. I tak naprawdę nie chciałem wam mówić stricte o Rafie, o ciuchach Rafy,
a bardziej o tym właśnie, jak to wszystko jest powiązane, połączone, ile na tym można zyskać, bo można się z tego śmiać, ale to, jak on jechał na tym wyścigu, to oczywiście są jego nogi, jego decyzja, kiedy zaatakować, dobry moment, wykorzystując pracę innych zawodników zresztą. Obejrzyjcie sobie, jeżeli nie widzieliście, ale potem trzeba jechać, tak? Trzeba jechać te 5 dych tak naprawdę praktycznie cały czas. I to każda ta rzecz, ten kask, to ubranie, te rękawiczki, to się można śmiać. 2 waty tu, 3 waty tam, 7 wat tu, ale sumarycznie to naprawdę pozwala kolarzom dzisiaj współcześnie jeździć bardzo szybko. I to jest niesamowite, to jest technologia, no to nie da się po prostu ukryć. Dobra, lecę dalej. A propos technologii i takich różnych nowinek, to jest stary news, ale jakoś tak w tym materiale mnie naszło, żeby trochę wrócić do tego, co robiłem kiedyś, czyli Wam opowiadać o tych takich właśnie rzeczach technicznych może bardziej, o jakichś nowinkach sprzętowych, dlaczego tak, a dlaczego nie tak, a dlaczego inaczej. No i tu jest temat już sprzed kilku tygodni, czyli Tobias Foss jadący na czas z zębatką 68, słuchajcie, zębów. No zwróćcie uwagę, jaki to jest ogromny talerz po prostu. I dlaczego tak jest? Ja rok temu, chyba w pierwszym w ogóle Flash, albo w drugim, Wam opowiadałem o rowerze Wiktora Campanerca. On ten miał 62 zęby założone. I mówiłem, że to jest po to, żeby jechać na optymalnej linii łańcucha, tak? Czyli że mając, powiedzmy, zębatkę 68, to jedziemy 68, powiedzmy 18 albo 16, a nie na przykład 55, 13, 12, 11. Czyli mamy łańcuch cały czas bardziej na środku kasety. I to oczywiście jest bardzo ważne, bo dzięki temu, że łańcuch jest prosto, on nie ma tego skrzyżowania, tego zagięcia, powiedzmy, w bok, no to jest mniejsze tarcie na ogniwach, czyli rolki się jakby łatwiej kręcą z mniejszym oporem na ogniwach. I pewnie tutaj jest możliwy zysk rzędu, nie wiem, 1 wata, może coś koło tego. Im bardziej czysty łańcuch, tym zysk mniejszy, im bardziej brudny łańcuch, tym zysk większy. To jest jakby jasne, bo zawsze to zabrudzenie łańcucha wzmaga to tarcie, a im bardziej jest jeszcze przekłos, to jakby tak wykładniczo rośnie ten opór. Ale chodzi jeszcze o jedną rzecz i tutaj to jest fajnie w tym artykule wyjaśnione. Ja o tym też chyba mówiłem, ale może warto to sobie przypomnieć, nieważne. W każdym razie to, że jest taka duża tarcza, to nie tylko powoduje, że jedziemy na optymalnej linii łańcucha, ale też to, że łańcuch jest mniej zagięty. Jest mniej zagięty na tarczy, czyli jakby pod mniejszym kątem następuje jakby jego zagięcie. I to też jest kolejny element, który właśnie sprawia, że jest to bardziej jakby efektywne z punktu widzenia mechanicznego, stawia mniejszy opór mechaniczny, mniejszy opór tarcia. No, bardzo jest to ciekawe. Ja się z tym zgadzam. Ja jeździłem parę razy na takich większych tarczach i to fajnie działa. Natomiast oczywiście no zawsze jest ta druga strona, czyli czy nam starczy na podjazdy. Akurat jeździ na czas, no najczęściej nie ma jakichś mega stromych gór. Ale temat jest, no, moim zdaniem, bardzo interesujący. Jeżeli chodzi o sprzęty, no to pewnie każdy, kto ogląda wyścigi, wszystkie zresztą, no World Tourowe przede wszystkim, ale wszystkie wyścigi szosowe, pewnie zauważył, że ostatnio mamy wysyp różnych ciekawych rozwiązań do jazdy na czas. Właściwie ostatnio to były głównie dwie premiery. No najbardziej to ten kask Giro, w którym jeździ drużyna Visma Lease Bike. No i ten kask rzeczywiście jest niesamowity. On mi się kojarzy z jakimś takim statkiem, nie wiem, podwodnym czy czymś takim, może z jakąś płaszczką, ciężko powiedzieć. W każdym razie wygląda śmiesznie, no ale no tutaj nie ma przypadków, tak? No współcześnie nauka tak bardzo weszła w konstruowanie czy to rowerów, czy to ubrań, kasków właśnie, butów, wszystkiego, że ten kształt po prostu się okazuje, że jest mega, mega szybki. Ale ewidentnie ten rumor cały, który powstał wokół tego, no nie spodobał się UCI i UCI wzięło sobie pod lupę wszystkie te kaski właśnie, no począwszy od tego Giro, ale też kask Speca, który ma tą taką charakterystyczną skarpetę tutaj na szyję, która też poprawia aerodynamikę. Więc to już jest przecież znane od ponad roku, z tego co nawet więcej, to chyba już jest z 1,5 roku albo więcej ta skarpeta na szyję. A teraz UCI chyba się weźmie na to jeszcze bardziej, jakby i to będzie zakazane wkrótce, będą jakieś nowe regulacje. No bo kask ma mieć funkcję ochronną, tak? Ma chronić głowę, a tutaj się to rozwinęło w takim kierunku dzięki nauce, że teraz jest przytłaczającym elementem jakby całego kolarza i wyglądającym wręcz śmiesznie. Ale zwróćcie uwagę, to w ogóle ta wielkość. To, że wszystko urosło, to jest ciekawe, tak? Kiedyś żeśmy myśleli, że im bardziej wszystko jest smukłe, im mniejsze, to jest bardziej aero. I nawet pamiętam, jest taki charakterystyczny rower Jana Ulricha do jazdy na czas. To przecież było już, kurczę, za 20 parę lat temu.
który był niestandardowo wąski. On miał węższe korby, węższą piastę niż normalnie. On był cały zwężony po to, żeby lepiej ciąć powietrze. Teraz mamy zupełnie inny trend, tak? Te kaski właśnie aero to potwierdzają. Nowe rowery szosowe, zwróćcie uwagę, czy torowe, gdzie mamy takie mega szeroko rozchodzące się widelce i tylne trójkąty. To wszystko jakby pokazuje, że duża rzecz potrafi tak rozbić powietrze, że się nie tworzą zawirowania gdzieś za nimi. Na przykład, że duży kask może tak upływa go powietrze, że zawirowania się nie tworzą już gdzieś tam na grzbiecie. Ja akurat tego nie wiem, ja zgaduję, ale tak jest z rowerami. Szerokie widelce powodują, że nie powstają zawirowania powietrza między kołem a widelcem, tylko to powietrze bardziej jakby gładko nas opływa. Natomiast mówię, no nauka swoje jakby, a UCI swoje, więc będą pewnie wkrótce zmiany właśnie w temacie tych kasków. Zobaczymy, co będzie w ogóle dozwolone, co nie. No, idę dalej. To jest wyścig, jeden z moich ulubionych wyścigów w kalendarzu, Grand Prix du Denain. Rok temu Wam o tym wyścigu opowiadałem. Tam był taki charakterystyczny temat, jak jeden z zawodników wpadł w kupę gnoju. Nie wiem, czy to pamiętacie. Bardzo fajna taka scenka, no, znaczy fajna, to nie było fajne wcale, ale no takie charakterystyczne. Wyścig o tyle ciekawy, że to jest takie małe Paryż-Roubaix. Kilka lat temu organizatorzy tego wyścigu dołożyli sekcje brukowe. Ale to nie jest taki bruch jak na Paryż-Roubaix, bo na Paryż-Roubaix, zwróćcie uwagę, tam są miłośnicy tego wyścigu, miłośnicy tych bruków. Jest towarzystwo, które zajmuje się właśnie opieką nad tymi brukami. Oni je czyszczą, oni je naprawiają i one są obrzydliwe, te bruki Paryż-Roubaix, ale są obrzydliwe, ale zadbane. A te bruki, które są tutaj, być może niektóre się pojawiają nawet te same, chociaż nie jestem pewien, bo to jest w sumie ten sam region. Ale chciałem tylko powiedzieć tyle, że te bruki, które są na Grand Prix du Denain, a czy tam Denain, nie wiem, jak to się czy wymawia, Denain może, to są bruki, które są bardzo niezadbane. Są często w nich ogromne ubytki, albo jest mega dużo błota czy ziemi na tej kostce brukowej. I tak samo zresztą było rok temu. Tam się dzieje dużo więcej w sumie niż na Paryż-Roubaix. Przez to, że wyścig jest mniej prestiżowy, to może tylko się o tym nie mówi. Może jest mniej gwiazd, tak? Nie ma Mathieu van der Poela, nie ma Wouta van Aerta, ale widowisko jest naprawdę to samo, słuchajcie. I to, że też te bruki są tak bardzo skompresowane na końcu tego wyścigu, sprawia, że on jest, no moim zdaniem, mega widowiskowy. Ja go z chęcią oglądam każdego roku. No i tym razem było tak, że wygrała ucieczka. Właściwie dwóch kolarzy z takiej szerszej ucieczki udało im się utrzymać do końca i właśnie wygrać nawet z dużą przewagą. A w pogoni miała miejsce bardzo taka niemiła kraksa. Zwróćcie uwagę, pierwszy na bruki wjeżdżał Stefan Kung i włączę sobie tutaj pełny ekran. Nie wiem, czy to się da zrobić w tym trybie full screen. Chyba się nie da, słuchajcie. Kurde, nie da się. Zaraz Wam to może pokażę. Na tym, na normalnym trybie. Zwróćcie uwagę. A dlaczego to nie działa? No nie wiem, jakieś techniczne problemy, słuchajcie. W każdym razie Stefan Kung wjeżdża i po prostu wysypuje całą, nie wiem, czy dziewiątkę, czy dziesiątkę kolarzy. No i to wygląda po prostu... O, to Wam pokażę to na tym. To będzie fajnie widać. No i to pokazuje w ogóle, w jakim stanie... Oj, przepraszam Was, że tak to wygląda. No ja chciałem mówić płynnie, żeby to leciało płynnie, a to się tak rozjeżdża wszystko. W każdym razie ten bruk był pokryty jakąś taką mazią błotną. Ta ziemia też musi być charakterystyczna, myślę, że z jakąś domieszką gliny, bo ona jest jak lód. No, zwróćcie uwagę po prostu, no ci kolarze no, się wywalają jak na lodzie dosłownie. No i dla kibiców może to jest ciekawe, tak? No w sensie kibice się pewnie cieszą, że coś się dzieje, że takie kraksy są, że te wyścigi są takie nieprzewidywalne, no bo to rzeczywiście, no dla widza jest fajne, tak? To jest na widowisko, można powiedzieć, ale myślę, że dla kolarzy to jest taki trochę hardcore. To znaczy, że oni oczywiście lubią takie ściganie, tak te emocje związane z tym, jak dużo się dzieje na wyścigu, to na pewno jest gdzieś tam adrenalina i przyjemność, no ale powiem Wam szczerze, że tam było tyle tego syfu na tej kostce, no i nie tylko na tym sektorze, na różnych, że no naprawdę... No o taką kraksę nie było ciężko, zresztą kraks było dużo, do tego stopnia, że prezes CPA, czyli Adam Hansen z tego co pamiętam, czyli takiego stowarzyszenia właśnie, które dba o interesy kolarzy, wręcz właśnie wysłał taki list oraz post na mediach społecznościowych, że czy to była szansa, czy to był cyklokros, no bo zwróćcie uwagę, tutaj fajnie na tym zdjęciu to widać, a no czy fajnie, no myślę, że w miarę to widać, że to po prostu jest błoto, nie? Że jest jakaś tam kostka brukowa,
ale ona generalnie jest pokryta błotem, że to no tutaj nie ma, praktycznie nie ma drogi takiej bitumicznej, tylko jest jakaś bagienna droga dosłownie. No a wiadomo, że opona typu slick, jakaby nie była szeroka, to ona się po prostu ślizga na takiej kostce pokrytej ziemią, taką mokrą ziemią jak tak na lodzie, więc. Więc no tak to wyglądało, ale to jest taki przedsmak Roubaix. Ja Wam zawsze polecam ten wyścig, także jak jeszcze nie oglądaliście, to sobie wróćcie. Chociaż mówię, dla kolarzy to mogło być no nieprzyjemne. Przejdę dalej do wyścigu, który był najbardziej jakby niedawno, jest najbardziej aktualny, czyli do Milano San Remo. Jeżeli oglądaliście, no to wiecie, jak to się skończyło i pewnie was wyniki jakby nie zaskakują, wiecie co i jak. Fajnie, że Pogacar jest sobą i tutaj daje buziaczka Philipsonowi. To jest ogólnie gość, który dla kolarstwa jest mega taki, no, urozmaicający, że tak powiem, dający show. Nie jest Saganem może, bo Sagan był no, niepodrabialny, ale też Pogacar ma taki swój właśnie fajny charakter pod tym kątem. Natomiast było kilka fajnych i ciekawych rzeczy. Pierwsza sprawa, zwróćcie uwagę, rekordowa średnia prędkości 45 na godzinę, co sprawia, że no, prawie 300 km w raptem 6,5 godziny chyba mniej więcej, tak? To trzeba by przeliczyć jeszcze, to nie jestem co dobry, kiedy patrzę tu, mówię tam i jeszcze myślę, ale no tak, no, rekordowa prędkość, to tylko podkreśla, że oczywiście wiatr w plecy to jest też sprawa ważna, ale ten cały właśnie temat sprzętowy, tego jak szybkie są te rowery współczesne, te stroje, to też pokazuje właśnie, że te wyścigi naprawdę stają się coraz szybsze i w sumie no Milano San Remo, które w takim tempie jest przejeżdżane, już się nie wydaje wyścigiem jakimś niesamowicie długim, chociaż ma prawie 300 km. Ale mniejsza o to, taka dygresja sprzętowa i prędkościowa. No wyścig ciekawy, na pewno ja myślałem, że UAE będzie w stanie jakby zrobić większą selekcję wcześniej na Cipressie i może jakiś atak pójdzie wcześniej ze strony Pogaczara. To się nie udało. Myślę, że zabrakło może też mu po prostu pomocników, którzy są w stanie sprostać jego oczekiwaniom, chociaż tam i tak pięknie pracowali, no ale no, mniejsza o to. W każdym razie wyścig dla mnie nie jakiś ciekawy. Na pewno godny odnotowania jest to, że pierwsze podium Pogaczara, pierwszy monument Philipsena. No i dla mnie osobiście trochę smutno, że Matthews nie wygrał, Matthews tutaj, Jake Alula, miejsce drugie, Michael Matthews, świetny kolarz, naprawdę kolarz, który zasługuje na, no, na wygranie czegoś takiego, tak? On i zasługuje na wygranie takiego monumentu, ale też na wygranie choćby Mistrzostw Świata, bo to jest kolarz, który bardzo często jest drugi, trzeci, czwarty, gdzieś wysoko, prawie wygrał, ale jednak zabrakło. I tutaj, słuchajcie, nie wiem, czy widzieliście, akurat nie mam tego nigdzie, nie mogłem tego znaleźć dla was, więc nie mam tego, ale tutaj jest finisz. Dosłownie Matthews tutaj na środku przegrał z Philipsenem. Nie wiem o ile, o oponę, może trochę więcej, no minimalnie przegrał, ale ci, którzy oglądali dokładnie powtórki, pewnie widzieli, że coś tam leci nagle w powietrzu. Okazuje się, że to były okulary Matthewsa, które mu spadły dosłownie na kilkanaście czy kilkadziesiąt metrów przed metą. I jest taka szansa, że takie spadające okulary na tyle go wytrąciły z równowagi, że tak powiem, no te dwa obroty korbą może były słabsze, potem następujące. No w każdym razie. Trochę antyreklama, nie wiem jakie ma okulary, kask ma Gianta na pewno, ale trochę antyreklama dla tej marki, że podczas finiszu spadają mu okulary. W każdym razie, no być może gdyby nie to, to by po prostu wygrał ten finisz. Także taka ciekawostka dla osób, które tego nie odnotowały. A tutaj pokazuje właśnie, o ile przegrał, no bo przegrał naprawdę o odrobinkę. No było to ciekawe widowisko, chociaż, no nie wiem, no jakoś to, dla mnie to Milano San Remo nie jest jakieś takie niesamowite. Idę dalej. A propos jeszcze kraks i różnych takich ciekawostek, tutaj jest no nieprzyjemna kraksa na Nokere Corse, Kima Hejduka. Chciałem wam puścić tutaj filmik, jak to wyglądało. Nie wiem tylko, czy. Aha, poczekajcie, czy to się. Ja chyba to już nawet przeładowałem dla was. Tak, na Twitterze. Na X-ie, przepraszam. Tylko jak to cofnąć? O, tutaj sobie cofnę. Zwróćcie uwagę na tą kraksę. Sorry, że patrzę cały czas w monitor, a nie na was, ale muszę to sobie. O, popatrzcie, popatrzcie. On tutaj wchodzi w zakręt. I tylko co chciałem powiedzieć, oprócz tego, że no okropna kraksa i strasznie to wyglądało, to nie wiem, czy widzieliście, że jemu się w trakcie upadku, o, to będzie tu widać, poczekajcie, okręciła mu się już kierownica. I teraz jestem ciekawy, czy coś tam się po prostu połamało, bo tak może być. Bo jednak, jak dokręcamy mostek do rury sterowej, no to jest dosyć duża siła, która dobrze to trzyma. W każdym razie, no nie no, ja tylko chciałem po prostu pokazać, że
te siły, oni z takimi prędkościami tam jeżdżą, z takimi prędkościami wchodzą w te zakręty, że te siły działające tam są ogromne. No w każdym razie. Nie, tak sobie teraz myślę, słuchajcie, że jestem kurde jakiś nie wiem, bezduszny, że wam pokazuję tylko jakieś kraksy, jakieś upadki, ciągle jakieś złe rzeczy. Właściwie to nie wiem, czemu ja wam to pokazuję, słuchajcie, zamiast cieszyć się jakimiś sukcesami, jakimiś nowościami, to ja wam pokazuję już Grand Prix de Dunham kraksa, tu spadające okulary, tu jakaś kraksa. Nie, to może jest mój błąd, słuchajcie, ja tylko chciałem wam tylko powiedzieć, że wiosna cały czas jest w pełni i przed nami piękne belgijskie, flandryjskie klasyki, właśnie na wiatrach, na Częstochowskiej pogodzie, na brukach. I tam się dużo dzieje, tam jest przepychanie, jest fajna walka, ramię w ramię, jest trochę oczywiście kraks, które są w to wpisane. I nie mówmy o upadkach. Mówmy bardziej o tym, że przed nami wielkie kolarskie widowisko i tego się trzymajmy, słuchajcie. Nie wiem, czemu tak pesymistycznie, ale czasami jak te newsy przygotowuję i potem je mówię, to ja myślę sobie, co ja w ogóle przygotowałem dla was? Co ja w ogóle zrobiłem? Po co to? I tak sobie teraz myślałem, że to jest bez sensu. Jakiś taki dramatyczny kawałek kolarstwa. Jak tutaj stajemy z czasem, tylko spojrzę. Ja muszę zapytać się, słuchajcie, mojego operatora, czy żebym nie przedłużał za bardzo. Panie operatorze, jak wyglądamy z czasem? Kurde, słuchajcie, mamy już 40 minut, to musimy przyspieszyć. To teraz się tylko prześliznę szybko przez kilka nowości. Moim zdaniem bardzo ciekawa nowość to nowe pedały Luca z pomiarem mocy. Opcje jednostronne bądź dwustronne, czyli jeden pedał tylko możemy mierzyć moc, albo możemy kupić sobie zestaw, gdzie oba pedały mogą mierzyć moc. I jest wersja zarówno X-Track, czyli pedały do MTB, graveli, przełaju, no po prostu pedały w teren, albo Keoblady, czyli pedały szosowe. Pedały szosowe bardzo fajne, jeżeli chodzi o Q-faktor czy o powierzchnię podparcia, to one są właściwie identyczne jak normalne pedały. Pedały MTB jeszcze ciekawsze moim zdaniem, bo zwróćcie uwagę, że one są większe powierzchnią podparcia niż zwykłe, czyli dobrze dla transferu mocy i nawet takiej stabilności podczas zjeżdżania gdzieś tam w terenie. I też ten sam Q-faktor, czyli nie poszerzają nam jakby stóp, rozstawu stóp. No i mają świetną wagę, bo 400 gramów przy takich pedałach z pomiarem mocy to jest fajna waga. Z mojego punktu widzenia, co jeszcze jest godne uwagi, to, że cały system jest w ośce, to chyba tak samo jak w Garminie, czyli jakby coś się stało, można wymienić po prostu jakby łatwo ten element i pedały jakby, no, przy uszkodzeniu nie trzeba kupować całości, tylko można części zamienne. I co jeszcze jest ważne, nie są na baterie, co jest irytujące, na przykład w Garminie są te baterie, to mnie to irytuje akurat, bo wymiana tych baterii, no fajnie jak się to zrobi raz na jakiś czas, ale jak się regularnie te baterie zmienia w tych pomiarach mocy, ja nawet powiem po sobie, ja już pomiaru mocy używam, myślę, że z 9-10 lat, z jakiegoś tam różnego, wielu pomiarów gdzieś tam przerobiłem, no to wymienianie baterii na dłuższą metę jest irytujące, a tutaj jest ładowanie, oto jest cała ta ładowarka, można ładować dwa pedały naraz, także spoko. 60 godzin cykl pracy na jednym ładowaniu. Uważam, że fajny news, fajna nowość. Z ciekawostek jeszcze to Wam akurat pokazuję, dlatego że ten rower będziemy mieli w testach. Właściwie mamy, bo stoi dosłownie tutaj, nie wiem, 8 metrów ode mnie. W każdym razie Canyon pokazał nowego gravela Grizzle Ona. Nowy Grizzle On to jest taki gravel, e-gravel właściwie, który pokazuje, jaką Canyon ma wizję na elektryczny rower szutrowy, czyli bardzo uniwersalny, z możliwością zakładania wszystkiego. Nawet jest wersja jego taka wyposażona w pełni, która ma błotniki, która ma bagażnik, pełne oświetlenie. Więc generalnie rower, który ma być jednym do commutingu, do wycieczek, ale może też móc dużo. To znaczy, wszystkie mają naprawdę szerokie opony w zestawie, wszystkie mają widelce rudy, czyli widelce od RockShoxa, które mają 40 mm skoku. I to jakby w ogóle pokazuje, jak Canyon na to patrzy. Czyli na taki rower, który ma być szybki, ma mieć tego baranka, ale można nim spokojnie wjechać w jakiś łatwy teren, nawet na jakieś łatwe singielki, gdzieś tam się po prostu pojawić w miejscach, gdzie raczej normalnie byśmy się nie zapuszczali rowerem, który ma kierownicę typu baranek. Do tego silnik Bosch SX, czyli ten, który jest lekki, więc cały rower też waży około 15 kg, to jest też fajne. No i to jest taka jakby wizja, jak Canyon widzi elektrycznego gravela. A mówię o tym dlatego, że tak jak powiedziałem, mamy ten rower u siebie, będzie testowany, więc za jakiś czas będziecie mogli zobaczyć sobie, jakie są nasze wrażenia właśnie z jego użytkowania. A druga sprawa, o tym też mówię w moich materiałach wiele razy, że rynek cały czas nie ma pomysłu, jak te gravele jakby ugryźć. No a Canyon właśnie widzi to tak. I myślę, że to jest spoko, że właśnie rower, który
Nie waży zbyt dużo, ale ma jednak całkiem mocny ten silnik, no i jest taki no, komfortowy i może dużo, tak? No, to jest ważne. Zresztą oni pisali w swoich materiałach prasowych, że testowali go ze sztywnym widelcem i jakby odczucia z jazdy, jakby łatwość sterowania, bezpieczeństwo w terenie, komfort jazdy są tak daleko gorsze bez amortyzatora, że oni właściwie nie widzą innej drogi i wszystkie wersje mają amortyzator. Nie ma żadnej wersji tego roweru, który ma sztywny widelec. To taka ciekawostka, myślę, że też warto o tym powiedzieć, no bo jak tam kupujecie takie rowery, patrzycie na innych producentów, to taka informacja, no oczywiście ona gdzieś tam jest marketingowa, tak więc tutaj nie wiemy do końca, ile jest z tym prawdy, ale myślę, że daje to do myślenia, no bo jednak 15-kilogramowy rower z większą mocą no potrzebuje łatwiej jeździć po przeszkodach, tak? No bo jest duży, jest trochę mniej poręczny, więc szeroka opona i amorek brzmią sensownie naprawdę. Przejdę dalej. No to jest taki smaczek dla fanów akurat lekkich rzeczy. Bike Ahead Composites, firma, która tworzy bardzo ciekawe rzeczy, najbardziej słynie z tych charakterystycznych kół, które nie mają szprych, tylko mają takie karbonowe śmigło, nazwijmy to. Więc to jest coś, co pewnie kojarzycie właśnie te koła. No myślę, że każdy je kojarzy, kto się interesuje rowerami i lekkimi rzeczami. Nowy zestaw kół sześcioszprychowych, Biturbo RSX, które mają chyba 33 albo 36 szerokości wewnętrznej obręczy, czyli naprawdę sporo, tak, 33. Sorki, że czytam, ale nie jestem w stanie tego wszystkiego spamiętać. Limit wagowy aż 115 kg, to się powiększyło, wcześniej były te limity były mniejsze. No i waga takiego zestawu 1329 gramów dla Q29. Myślę, że bardzo ciekawy produkt dla osób, które szukają czegoś oryginalnego, żeby ich rower górski do XC i Down Country, bo to jest tego typu koło, był oryginalny, no to jest coś, co jest fajne, co po prostu no, pozwala bardzo się wyróżnić z tłumu, że tak powiem. Ale z mojego punktu widzenia godna uwagi jest też nowa rama. To jest coś, czego chyba nie było w ofercie. Wydaje mi się, że to jest pierwsza ich rama, ale mogę się mylić. Jeżeli ktoś wie, to zachęcam do komentowania, bo ja też nie jestem jakimś mega ekspertem od najlżejszych części, bo ja się też nigdy tak nie podniecałem. Nie jestem weight winny, także no, lubię mieć lekki rower, ale bez jakichś tam udziwnień, że tak powiem. I to jest rower, który nie ma jakiejś nowoczesnej super geometrii, ma taką geometrię, która myślę, że pasuje do hardtaila. Tam kąt główki na poziomie 68,5 stopnia i wszystkie inne wymiary jakby idące mniej więcej w tym tonie. Czyli po prostu rower, który się idealnie spisze tam, gdzie się spisze dobrze hardtail, na łatwych trasach, gdzie chodzi nam o to, żeby mieć maksymalnie lekki sprzęt, który świetnie podjeżdża i zyskuje po prostu na jakichś atakach czy na jakichś sprinterskich końcówkach. Fajna masa. 795 gramów, no słuchajcie, 795 gramów to jest masa ramy no, szosowej, a tutaj mamy rower do XC, to jest oczywiście waga M-ki, ale też ciekawy produkt bardzo, to jest siodełko, które waży 70 gramów i jest komfortowe, w sensie to jest siodełko, które oni nazywają komfortowym, który jest jeszcze pokryty taką alkantarą, czyli takim materiałem, z jakiego są fotele często w samochodach na przykład robione. No i to jest właśnie a propos jeszcze środków, które ma dopracowaną jakby komfort w aspekcie nie tylko kształtu, ale też tłumienia drgań. Także no bardzo, bardzo jest to ciekawe i ono waży chyba 70 tak, gramów, słuchajcie. Także naprawdę, no ja nie wiem, gdzie jest granica w sensie tej minimalnej wagi, ale zwróćcie uwagę, że ta technologia po prostu teraz produkcji kompozytowych rzeczy jest niesamowita, niesamowicie rozwinięta. Krótko jeszcze dwa takie newsiki, to są tematy z targów w Taipei, które miały miejsce niedawno. Tam zresztą chyba była oficjalna premiera TCR-a, Gianta TCR-a. I to jest taka rzecz, że mamy tutaj firmę, która stworzyła Wheeltop EDS TX, to jest grupa napędowa elektroniczna, która ma swoją opcję mechaniczną, czyli znaczy, że mogą być kromkomanetki połączone z hamulcami zarządzanymi przez linkę, czyli z tarczówkami mechanicznymi bądź z rimbrake'ami. I ta grupa, jak widzicie, jest trochę na wzór robiona SREMA czy Campy, czyli no tutaj widzicie, jak przerzutka wygląda, co nie? No ona po prostu jest, no można powiedzieć, że gdzieś tam nawiązuje, no dla mnie do SREMA z wyglądu, ale właśnie pozwala połączyć grupę zmieniającą biegi elektroniczne od 7 do 13 biegów, aż może działać, to jest też fajne na takim zakresie, właśnie z hamulcami rimbrake, z hamulcami obręczowymi czy tarczówkami mechanicznymi. To jest ważne dla niektórych osób, bo Shimano skończyło jakby wsparcie, zresztą SREM też, wsparcie hamulców obręczowych w szosie na 11 biegach. Nie ma już teraz opcji, jak chcesz mieć 12 biegów w szosie, mieć grupę elektroniczną tych producentów. No a są takie właśnie jakieś brandy,
powiedzmy chińskie czy azjatyckie, które takie rozwiązania proponują. Bardziej pokazuje to jako ciekawostkę, tak? Bo ja nie wiem, czy to jest fajne, czy to działa dobrze, tylko że coś takiego właściwie na rynku w ogóle jest, powstaje, jest produkowane. I tak samo taka druga ciekawostka to jest L2. Widziałem już kiedyś komponenty tej marki. To jest grupa gravelowa, która jest trochę robiona na wzór Shimano, też oczywiście elektroniczna. Czyli jest to 1x12. Shimano nie ma takiej opcji na razie do gravela. Jest to 1x12, ale z kasetą 1146, więc ten zakres nie jest jakiś porażająco wielki. I działa to na takiej samej zasadzie, jak działają grupy DI2 Shimano. Czyli mamy klamkomanetki, które są bezprzewodowe, one się bezprzewodowo komunikują z tylną przerzutką. Natomiast tylna przerzutka jest już połączona z baterią po kabelku i to jest taka właśnie trochę kopia tego systemu, który Shimano sobie wymyśliło. Czy to jest fajne? Też tego oczywiście nie wiem. To jest tylko taka informacja dla Was, że coś takiego jest robione. Na pewno te łapy, klamkomanetki, one przypominają mocno z wyglądu to, co ma Shimano w swojej ofercie. I chyba będę już kończył. Tak, to jest ostatnia, co dla Was przygotowałem. Bardzo ciekawa rzecz, moim zdaniem. Ja to widzę pierwszy raz. Nie wiem, czy to jest coś zupełnie nowego, czy może to już było, ale dla mnie to jest coś ciekawego i może się sprawdzić. Black OX to jest. OX to jest producent. Takie nazwijmy to kolce czy kołki karbonowe. To jest jakieś tworzywo karbonowe, tworzywo węglowe, które się dodaje do płynu uszczelniającego do opon. Czyli kupujemy dowolne mleko. To może być, nie wiem, tam powiedzmy jakiś Stans, Trezado, Bontrager i pewnie można by takie rzeczy wymieniać, Mariposa. Generalnie to jest kompatybilne teoretycznie z każdym mleczkiem. Wsypujemy to do opony, do mleczka. I dzięki temu, że to są takie właśnie kolce grubsze, większe, one mają po prostu, kiedy mamy jakieś większe przebicia, wchodzić w te dziury i pozwalać uszczelniać nawet większe przecięcia, nie tylko takie małe dziurki, które samo mleko uszczelnia. Czyli generalnie taka alternatywna opcja, no bo teraz, kiedy mamy kapcia najczęściej dużego, no to bierzemy kołek, czy tam szydło, jak zwał, tak zwał, i od zewnątrz po prostu oponę tym łatamy. W ten sposób pozbywamy się jakby dużych dziur, no ewentualnie zakładamy dętkę, jak nie mamy kołków. A to pozwala jakby w trakcie jazdy uszczelnić się większym przebiciom. No ciekawe, ja powiem Wam szczerze, że ja ten system Tubeless, no to użyłem od Tubeless Ready od gdzieś 2007-2008 roku, jak to jeszcze było bardzo raczkujące i uważam, że to jest coś ciekawego. Widziałem już takie różne proszki, które mają właśnie jakieś takie większe granulki w sobie, większe przecięcia niby uszczelniają, ale czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Tutaj widać, jak to działa na tym zdjęciu, jak to właśnie wchodzi w takie dziurki. Wydaje mi się to bardzo interesujące. Sam chętnie bym to przetestował, nie widziałem tego jeszcze w Europie, ale to taka myślę ciekawa nowość i to w ogóle jest też tanie, no bo kosztuje $9, więc no można spróbować, tylko pewnie nie wiem, czy to jest dostępne w Europie, bo sama przesyłka by kosztowała pewnie więcej niż te taile, no te ogonki, nie wiem, kolce łatające. Ale słuchajcie, to tyle, co dla Was przygotowałem na dzisiaj, także bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłem, szczególnie jak odpłynąłem w moje dramatyzowanie o tym, że pokazuję Wam same kraksy i złe rzeczy, ale tak sobie pomyślałem w trakcie, że co mnie naszło, że tylko kraksy Wam pokazuję, jakieś wypadki. W każdym razie dzięki za uwagę. Komentujcie, co uważacie na temat tych premier, tych różnych wyścigów, które miały miejsce. Czekam na jakieś właśnie rozmowy z Wami. Lubię z Wami w komentarzach sobie z tym wymienić kilka zdań. Bardzo dziękuję za uwagę. Widzimy się w kolejnym flashu. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Thank you.